Siemano, z tej strony Albin. Dzisiaj mam dla was komentarz na mapce Raid w Black Opsie 2. Jest to gameplay z konsoli, ale może się jeszcze tak jeszcze raz przedstawię. Jestem Albin ponownie. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o początkach Fabryki Kluczy i kim tak naprawdę jestem, ponieważ wiele osób może mnie znać. A początki akurat Fabryki Kluczy łączą się trochę z moją... A z kim jestem, o tak. No dobra, na początek nazywam się Sebastian, jeżeli ktoś woli po imieniu, no to proszę bardzo. I tak, o, proszę, dałem P7, wbiłem tłumik. Okej, nie jest to komentarz live, oczywiście nie dałbym rady tak grać i komentować live, więc bym musiał w chwilę się zamykać. Ale nie dobra, nie dobra. Nie o tym oczywiście temat jest, chciałem wam powiedzieć o tych początkach, czyli pierwszy zacznijmy ode mnie. Tak jak mówiłem, jestem Sebastian, założyłem kanał Fabryka Kluczy dokładnie w grudniu chyba lub w listopadzie, tak? Cała historia, kto stworzył fabrykę, właśnie zostanie ujawniona, haha. Nie nagrywałem wcześniej filmików, ponieważ po prostu nie miałem sprzętu, a mój sprzęt to AverMedia Game Capture HD. I nawet kiedy chyba stworzyłem fabrykę, nie miałem nawet PlayStation 3, na którym teraz sobie pogrywam i to dość często. O proszę, gwiazdę polarną właśnie wbiłem. Wynik to 33 na 16, o ile się nie mylę, jeżeli kogoś to interesuje. To jest taki wycinek z jednego z meczy. No dobra, no to... No, zresztą kim ja jestem, może opowiem w przyszłości, bo tak sądzę, że to rozwinę w innym temacie, w innym filmie, więc jak to było z tym powstaniem fabryki? Jeżeli ktoś sprawdzał na Fabryce Kluczy, kiedyś starsze osoby to powinny pamiętać, tam macie na stronie tej taki dział kontakt. I w tym dziale, no może nie, zakładce kontakt macie taką osobę jak Michał. To już chyba nie teraz, bo Michał aktualnie zajmuje się czymś innym, po prostu nie wiem, jakoś nie kontaktowałem się z nim dawno, więc nie mam pojęcia co, jak. Ale mniejsza o to, chodzi o to, że skontaktowałem się właśnie z takim Michałem, bo kolega mi wysłał ten sklep i pomyślałem, kurde, na YouTubie trochę się znam, na promocji też, więc może wypromuję ten kanał. No to zacząłem robić gameplaye, stanęło na 200 widzach. Poprosiłem o pomoc Maćka TM.pl, nie gameplay, przepraszam, nie wiem co powiedziałem, tylko chyba gameplaye, ale ja robiłem trailery na ten kanał, więc po dołączeniu Maćka TM.pl wszystko tak ruszyło do góry, czyli z ilu? No z tych 200 wzrosło na 900 widzów. I potem dołączyły takie osoby jak Kuba Kacz, Rockser, Devil Maro, polski gracz oraz Tivol, czyli to jedna z takich większych gwiazd YouTube, o Boże, większych gwiazd YouTube'a. I wszystko wtedy wzrosło oczywiście do tych 3000 widzów, czy tam 1280, 2800, co ja mówię. I wszystko, jakby to powiedzieć, szło tak dobrze, a potem jeszcze lepiej zaczęło iść po naszej myśli, ponieważ dołączył do nas taki, dołączyła do nas taka ekipa z Miasta Gier, która robi jak dotąd dla nas prezentację, tak więc wyczekujcie kolejnych filmów, ja się z wami żegnam, mam mało czasu na ten gameplay, więc do zobaczenia w przyszłych filmach, nazywam się Almin, znaczy się, i do zobaczenia w następnych filmach.